Policja versus złodzieje. Dziś wracamy do roli policjantów. Naszym zadaniem jest jak najszybsze zneutralizowanie dwójki rabusiów, czyli Kruda i Sergiusza. Ruszamy z komisariatu w Paleto. W sumie nie wiem, dlaczego wybraliśmy ten komisariat. Jeszcze stąd nie ruszaliśmy, więc pewnie dlatego. Dziś na służbę wstawiło się wielu policjantów, więc liczymy, że szybko ich złapiemy. Czy uda nam się zachować pierwsze miejsce? Oglądajcie dzisiejszy odcinek, żeby się przekonać. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Policja versus Złodzieje i dzisiaj wracamy do roli policjantów, bo nas złapali ostatnio. Jest dzisiaj ze mną Ospano, który już się nie może doczekać. Halo Ospek, co ty zapakujesz? Dzień dobry, przyjacielu, jestem dzisiaj żołnierzem. No właśnie widzę, co ty w ogóle masz za pojazd? Moi drodzy, Ospano dostał od was challenge, jedzie czołgiem. I ja mu trochę pozazdrościłem i tak sobie myślę, stary, że ja bym też jakiś chciał niestandardowy pojazd w kolejnym odcinku. O tak, a może zróbmy jeszcze coś lepszego, no. I stary... Zróbmy, wiesz chyba co mam na myśli. Co? Stary, twoje ulubione auto. Polonez tak. Challenge. Moi drodzy, 60 tysięcy łap w górę, jadę polonezem i wiecie, ośmieszam wszystkich złodziejów, bo łapiemy ich polonezem. Więc jeśli tyle wbijecie, to lecimy razem z Ospkiem Poldkiem, co? Ospek tak Poldek. Tak jest, stary, jak najbardziej. Ja poloneza też uwielbiam. Więc możemy cisnąć. Moi drodzy, idziemy zaraz do naszych mate'ów, prawda? I rozpoczynamy. Zobaczymy, czy Krut i Sergiusz dzisiaj dadzą radę, czy też nie. Oczywiście zapraszam na perspektywę Ospanego, ponieważ chłop jeździ tam czołgiem i chciałbym sam, tak sam to stary będę oglądał, bo jestem ciekaw, co ty tam wykombinujesz. Tak samo złodzieje na ekipie TK mają swoją perspektywę, więc macie dużo oglądania dzisiaj. No i co, stary? Zaczynamy chyba, nie? Odpalaj tego czołga i podjeżdżaj. A, dobra, jadę. Ja pierdzielę, dobra chłopie, czekaj. Coś, nie mogę wyjechać, stary, tego supa. Wypadłem z czołgu, patrz. Jak wyleciałeś bokiem, chłopie. Co tu się dzieje, ty? Nie wiem, stary, ale dobra, czołg jeździ, to wiemy. Najważniejsze, że jeździ i będzie taranował wrogów, więc moi drodzy. Tak, chodźmy do nich. Zobaczmy, ilu dzisiaj policjantów wstawiło się na służbę. Panie i panowie, halo, sieroty, halo. Dzisiaj kurde musimy szybką akcję zaliczyć, dobry. Cześć. Jak ty się zwracasz do szeryfa tutaj? Kto powiedział cześć? Ja. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Za karę jedziesz czołgiem. Ja żartuję, czołg jest zarezerwowany. Co ty zrobiłeś? Nasze auto! Co zrobiłeś? Patrzcie, to był mój piękny ruch. Moje przetrwało. Nie wiedziałem, że to tak się stanie. Hej, koniec tego, koniec, organizacja. Panie Ospano, co pan tutaj robi? Sieje ferment, proszę się zatrzymać. Parkowałem. Proszę sobie ogarnąć nowe samochody, zaraz przestępcy ruszają na miasto. Dzisiaj musimy nie da się tego wyklepać. Szefie, ale co? Jest problem, bo jaki? Nie mamy budżetu na kolejne auta. Dobra, to ja widzowie wam zapłacą, widzowie wam zapłacą. Dziękuję za uderzenie czołgiem. Dobra, moi drodzy, musimy zacząć. Tego nie było, zapomnijcie. To co, ekipa, ruszamy? Już jak widzicie, sfinansowane nowe fury, szybka akcja. Ospek? Gotowi. Tak? Stary, czyń honory, bo to jest tradycja, że to ty piszesz. A już... Aha, dobra, to myślałem, że mam wystrzelić teraz ze swojej wielkiej armaty. Nie strzelaj, proszę cię. Ty, Ospany, lepiej już, nie strzelaj. Już za dużo, stary, zrobiłeś dzisiaj z niego. Dużo strat. Dobrze, to uwaga, gotowi? No. Let's go! Dobra, lecimy. Ja lecę w kierunku LS, nie wiem jak reszta. Jedziemy. Tak, ja na motorze, no. Z dzikiem kierujemy się na jubilera jak coś. Okej. Ogólnie przypilnować trzeba offroad, bo mogą jechać motorami i górne części sklepów monopolowych wine. Ale to fajnie wygląda jak se lecimy kurde tymi samochodami, nie? O, ale moi drodzy, paka. Wszyscy do LS-a ruszamy. Ej, ale w ogóle czemu ruszaliśmy w Paleto i mamy tak daleko do LS? Kto to wykombinował? No bo mogą mieć bazy gdzieś w Sandy i wtedy ich hapniemy. Kurde, to mogliśmy mieć Sandy, tak łatwiej by było dojechać do Los Santos. No właśnie, jedziemy przez całe miasto teraz, no dobra, no nic. Ej, uważajcie! Co za samochód zielony? Jedzie ktoś tu obok mnie? Nie wiem gdzie jesteś, ty jedziesz, którą część? Ja jadę. O nie, oni chyba. Nie, ale dziwne kurde, takim stuningowanym samochodem ty wjechał, masakra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. O kurde, Szomek! Ty! O! Uciekaj! Cieć! Ty, bo to mi piesa tak kurde stary! Cieć! Ja pierdziele! 15 koła! Ty co, jedziemy teraz na budowę, patrz. Strzały? Palamino? Okej, to nie ja. Prawa autostrada to jest? Ja już mam waypoint, 5 km stąd, oni kurde, ale żeśmy to zrąbali. Ja mówię wam, ten start na Paleto to był dramat.
Oni robią ten bank po prawej stronie mapy. Nie, to jest w mieście. Sklep robią chyba. Może Bejta zrobili. Ale Bejta może zrobili. Nie, ja myślę, że oni się w tańcu nie będą tutaj pierdzielić, tylko będą robić. Wiecie co ja polecam? Zblokować tutaj od strony wzgórz wszystkie drogi, bo oni mogą nas zaraz wyrolować. Czyli muszą być w Los Santos, bo to była bardzo szybka akcja, czyli dziupla gdzieś w okolicach LS-a. Ja zwracam uwagę na te pedy, które zjeżdżają. Ten ped, który nie zjedzie, najprawdopodobniej jest złodziejaszkiem. Uważaj! A ten koleżka, co? Nie, zjechał, okej. Okay. Dobra, ja puściłem bombę. Nie, wiecie co? Był podejrzany gość na motorze, ale to raczej nie. No właśnie widziałem, jak dzwoniłeś. Wiesz co? Puściłem mu bomby i w momencie zjechał, więc to na pewno nie on. A co to za typ? Co to za typ? Gdzie? Zgubiłem to. Tam. Co to jest za typiarz? Czekaj, go zablokuję czołgiem. Ty, ja mam typa podejrzanego. Macie go? Podoba ci swoje 10. Widzę go, jadę za... Gdzie? O co chodzi? Ucieka mi. Tak, dawaj go, ty nie. Co jest? Jest ubrany w zielony t-shirt. Żółta akuma. Jesteśmy teraz, jedziemy w stronę Life Invadera. Dobrze. What the heck? Gość normalnie mnie przejechał znowu. Stary, ty masz jakieś części, ale dawaj go, on ucieka na Life Invadera, no. Tak, no nie ma szans, żebyśmy go zgubili, ma bardzo wolny motocykl. Widzę was na GPS-ie, jestem za wami. Ty. Prawie spadł, ale ma pasy ubrane. Uderzyłem w niego przez przypadek. Kurde, ja bym go przejechał czołgiem, ale nie wiem, czy to jest dobre. Nie. Nie, czekaj, nie rozjeżdżaj go. Co? On bardzo powoli jedzie, ty. Ej, a to nie jest ped? Niemożliwe, stary. No zobacz, ped lewym pasem. Kurde. Sorry. Ospek kierowca bombowca. No kurde, straciłem go. Lokalny tak jeździ? Lokalny. Tak. Lokals? Ja. Tak. Ale mnie zmyli. Wego ktoś stukni. Oj Boże, muszę poczekać 33 sekundy. Moi drodzy, dostarczyli mi motocykl do szpitala. Wiecie jak to bywa. Niefortunna śmierć, aczkolwiek jak widzicie skupiłem się na lokalsie, nie? A myślałem, że mam nosa i że kurczę, ale on podejrzanie wyglądał, a może to był on? Macie pewność, że ten zielony to był lokals? Na pewno? Tak, bo potrąciliśmy go i nie wstał. Okej, okay, dobra. Lecę. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, można. 8, 9, 10. Dobra, jedziemy na plażę tutaj, patrz, zjedziemy tutaj. Dawaj, stary, na plażę. Lecisz. Kolejne 15 koła do naszego konta. A wiecie czym oni odjechali? Dlaczego nie? Gdzie to jest? Lewa autostrada, wszyscy stamtąd przyjechali? Tak. Idziemy tam. Ale na sobie. To jest sklep. Lecę w takim razie prosto. Nie jadę, moi drodzy, tą autostradą, tylko bardziej zetnę tę trasę przez góry. Tak mi się wydaje, że to będzie lepsze. Ale ten motocykl jest szybki, masakracja. Jechał policjant bez markera. Unmarked? Jedzie, patrzcie, nie ma go na radarze. Ej, jadę za radiowozem, który nie jest w ogóle na radarze. Mogą być lokalni też. Jestem przy kimś. To ktoś z was? Tak, to ja jestem. Aha. Moi drodzy, bardzo możliwe, że oni ruszyli w offroad. Ja teraz, kurde, zastanawiam się, jak to rozegra, żeby było dobrze. My sprawdzamy jubilera. Ja lecę w offroad gdzieś. Ja lecę na poleto. Moi drodzy, próbuję, no cóż. Albo ich spotkam, albo ich nie spotkam. W offroadzie mogę strzelać? Nie będą. Jeżeli jadą dłużej niż 30 sekund motorem w offroadzie, tak. Dobra. Chłopaki tam nieźle, kurde, moi drodzy, już punktują. No. Mają już trochę. Wiecie co? My tutaj z Beziem mamy pewną teorię, że jest naprawdę długo cisza i oni mogli z miasta pojechać do Paleto, tam gdzie zaczynaliśmy i mogli nas wyrolować, więc trzeba mieć to także na uwadze. Mam go! Gdzie? Przy banku, przy fletce tej, przy komendzie Mission Row. Jedzie na Wynwood Hills, biały dwuosobowy. Dobra, zamykamy ich. Ja jadę w stronę Wynwood Hillsów. Jestem. Blokujcie wyjazd. Na kasyno skręca. Jeżeli ktoś może, nie jadę górne Wynwood. Główną drogę górnego Wynwood. Trzeba odciąć. Jadę tam. Jedziemy tam właśnie z Zikiem, z Kamilasem. To jestem ja, dobra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest! Mam to. Kozak? Ja stary rozwijam latarnię, aby trochę... O
Kurde, trochę ich spowolnić, ale to mało daje, strasznie mało. Jako już gangsterzy do mnie biegli, wolę pojechać tą drogą i chyba... Dobra, nie będę jechać odłożyć pieniędzy, musisz mi podać... Stary, zgubiłem ich chyba. Zgubiłeś? Chyba tak, no. Chyba tak. Dobra. A w którą stronę jedziesz? Tym białym się porusza. Jeziorko, poruszamy się przy jeziorku tym nad Wynut Hills. Okej. Okay. Ucinam od lapunki. Dobra, widzę. To co mnie aktualnie pod nim i pod Pawciem, który ich goni. Spróbujemy go objechać z drugiej strony. Jak to mówcie, to rozłożę kolczatę. Dobra. Jeżdżą na was. Dobra, możliwe, że zastawimy mu drogę. Osoba, która tej... O, właśnie... Jedziecie dalej tam. Na tak? tym skrzyżowaniu. Nie, jedziecie. Tam? Mamy go. Mamy go. Szafter, biały szafter. Skręci w prawo od kasyna. Od kasyna w prawo. W stronę miasta. Mam go, widzę. Nice. Moi drodzy, mam typeczkę. Cały czas gdzie jesteście? Zniknął mi. Kali, info. Wbiłem sobie jakiś ten, kurźwa. Tow track mod, walling mod, co to ma tak być? Tak jadę! Zatrzymał mi się motocykl, no ku... Dobra stary, w takim razie zaczynam. To zaczynaj stary, ja lecę na drugi sklep, już jestem niedaleko Sandy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest lokalna. Palomino. Palomino. Prawa autostrada. Która nie ma... No to jest bait pewnie. Sklep. Oni tyle już zrobili rzeczy i tak nas manewrują pięknie. Ja się tutaj kręcę. Że no trzeba przyznać, że chłopaki naprawdę dają radę. Ja czuję się ostro zagubiony, dlatego że po prostu tak to działa. Droga 68. Znowu strzały. Strzały na Route 68. Tak. Są tam na górze, no. Również sklep na Sandy. To tak. Się rozdzielili, Robert. Rozdzielimy się. Byłem totalnie zdezorientowany. Chłopaki prowadzili napady perfekcyjnie i realizowali swój plan bez problemu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Byliśmy w totalnej kropce. Stwierdziliśmy, że musimy zacząć od zlokalizowania ich dziupli. To była nasza jedyna szansa, żeby cokolwiek jeszcze zdziałać. Oj, nie miałem gdzieś dziuplo obok palaminu w Freeway. No, bo często gdzieś strzelają. Tak. Elektrownia? Albo może ta miejscówka, gdzie są te? Bezdomni? Ej, wiecie co? Teraz mam takie rozmyślenia, że oni zaczęli bardzo blisko plaży, więc kryjówkę też będą mieli gdzieś obok plaży, więc to pewnie będzie dzielnica Wagosów. Ja bym to obstawił. Ej, a jak oni tak są właśnie przy tej autostradzie w większości, te wszystkie jaja są, co nie? Mhm. A jaskinia? Ciężko by mieli ze zdobyciem auta, wiesz? Nie, tak bo tam normalnie można wjechać. To zaraz masz autostradę, co nie? A chata dyrektora ze szkoły? I tequila? Jest przy plaży, my sprawdzimy z Beziem, jedziemy właśnie. O, chata dyrektora to też może być to. No. Idę sprawdzić. Jedziemy właśnie do Bagosów i do chaty Dyrka. Ej, mamy przerażonych pedów w pobliżu plaży. To jest dziwne. Tak. Zaczęli uciekać, auto. Mamy chyba pojazd, przy plaży. Ej, widzisz to Banshee? Tam odjeżdża Banshee, za nami. Za nami? Mamy to, tak, Banshee przy plaży. Jakiego? Poczekaj, tu jest wóz policyjny, stój. Mamy chyba ich kryjówkę, Tak mi się wydaje. Tak, dokładnie. Wóz szeryfa, dom, chata dyrektora, wóz szeryfa. No. Mówiłem. Nie, wiedziałem. Dobra, przyblokować, żeby nie wjechali. Tak. Oni mogą być w środku. Zrobimy wjazd, poczekajcie. Przełom w śledztwie. Mamy dziuple, w której znajdują się w tym momencie nasi podejrzani. Dom dyrektora, kto by pomyślał? No, my poczekamy w środku tego mieszkania. Wy możecie się rozjedźcie. Widzę podejrzany. Gdzie jest? Celuje do mnie. Chata dyrektora, chodźcie tutaj. Czekaj. Ktoś jedzie tam radiolką, albo ty jesteś, Kalu? Lokalny. Niebieski leciał. Tutaj, Kali, uważaj. Tutaj bieg... Strzelanina. To lokalni. Tak, tutaj. Zabity? To nie są lokalni. Są lokalni. Nie, do mnie niebieski gościu. A to są lokalni. To jest dzielnica kobiety. Wychylał, podejrzanie. Lokalny, ale wychylał się. Trupów. Na Magellanie, strzały. A, robią Grajzol, chodź, mamy radiolę. Strzały na... lewej autostradzie znowu. Patrzcie, jaki zamęt tutaj jest. Chłopaki, musimy się ogarnąć, bo oni robią nas jak co, a my panikujemy, bo widzimy jakiś radio w przyjemnym mieszkaniu. Powoli chyba rozkminiamy ich system działania. Chłopaki tutaj mówią, że oni robią cały czas te same sklepy i przemieszczają się plażą. Tak, i jeżdżą, moi drodzy, w okolicach plaży tylko. To jest niegłupia taktyka. Jeśli taką taktykę przyjęli, to IQ 800.
Ale ja postaram się jakoś mojej drodze skrócić im ich tę drogę, chociaż chłopaki tutaj też jadą. Wątpię. Tak. Auto podjechało do naszej kryjówki, nie podjeżdżajcie. Dobra. Ja pierdzielę. Moi drodzy, dwóch policjantów siedzi w ich dziupli. Oni o tym nie wiedzą. Zobaczcie, co się dzieje teraz. Kilka osób jest w białym. Podjechali! Białym autem. Dobra, chodź teraz. Cisza. Dajcie im wejść. Tak, dajcie im wejść. Na nich pójdą. Ja stary... Ja wbiegam do naszej dziupli, stary. I ja już... O kurde! Stary! Nie właśnie. Podda się! Dobra, leżysz! Dobra. Leżysz. Cieka jeden chyba. Mamy jednego. Gratulacje, dobra, panowie. Jeden? Zakuwam go. Skolby dostał. Drugi może być w pobliżu. O kurde. Przeczesuje dachy. Tak to jest, moi drodzy. Całą dziuplę musieliśmy ich wyłapać. A jakim autem przyjechał? Wyłapać. Białym. To był ten spod... To było to, co nam nikło. Tak, to było to, co nam nikło. Dosłownie. Dobra, negocjacje. Ten co tu leży? Ospek, przechodzimy na negocjacje. No, stary, jak najbardziej. Zewnątrz dziupli, stary, tyle radiowo... Dużo radiowodów bardzo jest. Halo? Halo? Negocjatora potrzebujecie? Nie odpowiadacie. Dajcie nam jeszcze... Dobra. Krótka piłka. Który z was żyje, który nie? Sergiusz żyje, ja niestety poległem w walce. No to połowę łupów za odzyskanie kolegi, prosta piłeczka. Za odzyskanie kolegi połowę łupu mówisz? Tak. Mogę wam zaoferować 30%. No to koniec gry, kolego. Czekaj, ale 30%, a my nawet nie mamy wgląd, ile zarobiliście. No to... Po 5 tysięcy, stary. Chyba. Zarobiliśmy ponad 300 tysięcy, także... Co? 30% wam oferujemy. Ile zarobiliście? 300 tysięcy. Nie, mi się wydaje, że coś kręcisz, bo wcale nie było jakichś napadów na specjalne obiekty, gdzie byś mógł tyle zarobić, więc stary, je coś kręci. A to nie jest czas, oferuję wam, oferuję wam dokładnie 100 tysięcy. Słuchaj, to my stawiamy warunki. To, że zarobiłeś 300 tysięcy, nas to nie interesuje, bo tej kasy nie zdeponowałeś na czas. Policjanci. Na skąd wiesz, że nie zdeponowałem? Bo policjanci siedzieli od pół godziny w waszej dziupli. Więc to my, stary, jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji, bo ty jeszcze masz zero. Jezus! W tym momencie zestresowany Sergiusz oddał strzał, przez co zerwał negocjacje i wydał na siebie wyrok śmierci. Możecie zobaczyć to na kanale Ekipa TK i właśnie na Perspektywie Złodziei. Jaki jestem głupi! Strzały. Sergiusz... Dobra, widzowie, walczymy do ostatniej chwili. 300 tysięcy nasze! Jadę po ciebie. Dobra, i dojeżdżamy go. Dojeżdżamy, masz przesranę. Nie chcę negocjować, chłop. Dwie opony poszły. Chłop, nie chce negocjować. Dobra, mamy go? Wiecie ile? Podobno 300k mają, musimy ich dojechać. Mamy dwóch. Brawo, panowie. Dobra. Ej, on się zestresował i przez przypadek użył automatu, broni. Mamy dwóch podejrzanych. No i nice. Szybko. To możemy zakończyć w takim razie negocjacje, tak? No, on nie chciał, on rozbił negocjacje, sam się zestresował i strzelił przez przypadek. Tak, i złapaliśmy go. Dobra. Nawet nie ma, no, spróbować. Dowieźcie ich, panowie, na komisariat, jak możecie. Tak jest. Moi drodzy, konwój ruszył, ja tam z nimi nie jadę, ja po prostu cisnę na komisariat, bo będę musiał zadać chłopakom kilka pytań. Muszę wyciągnąć od nich informacje, ile faktycznie kasy zdeponowali. Mam nadzieję, że dostanę te informacje, abyście wy wiedzieli, ile udało im się złapać kaski, nie? Tak szczerze, czy cokolwiek zdeponowali, czy jednak nie zdeponowali nic. Zaraz się wszystkiego dowiemy, dojedziemy tylko na komisariat i panowie wsadzą ich na przesłuchanie. Dobra, dowiedzmy się w takim razie, o. Już jest jeden tutaj. Rabusiątko. Halo, rabusie. Witamy. Złodziejaszki. Prawie wam się udało. Gdyby nie te wścibskie dzieciaki policjanci. Panie tu. Proszę nam tu powiedzieć szczerze teraz, ponieważ miliony osób przed telewizorami śledziło ten pościg. Ile udało wam się zdeponować? Szczerze. Szczerze mówiąc, udało nam się tak. Ogólnie zrobiliśmy 7 napadów na sklep, z których ogólny majątek to jest 105 tysięcy, aczkolwiek ostatnich 15 tysięcy nie udało nam się dowieźć wam, więc ogólnie
mamy 90 tysięcy pieniędzy zarobionych. A co mówiłeś podczas negocjacji o 300 tysięcy? Chciałem odwrócić waszą uwagę, niestety nie udało się. Okej, no to dobra. Czyli 95 tysięcy? 90 tysięcy. 90 tysięcy, no jest zły wynik. Ale wiecie, że resztę życia spędzacie w pacu. Powiem tak, warto było. Dobra, panowie, wiecie co z nimi zrobić? To znaczy nie zabijać ospaną, przyjacielu. No kurde, stary, co to za przyjemność w ogóle? Dobra, jednego możecie tutaj, wiesz... Zapnąć? Ostatnie życzenie? Lunch z McDonalda. No, z jakiejś tam McFlurry, nie? Fryteczki, duża cola może i burgerek. Teraz tylko drwal jest, no. A jak z żurawiną, czy o takie ostrawy? Stary, bez. Raz jeden z żurawiną taki mechowy był. A muszę do niego strzelać, czy mogę go po prostu do kibla wsadzić? Wsadź go do kibla, myślę, że to będzie lepsza opcja. Tak. Dobra, to ja się już tym zajmę, możecie sobie pójść. Dobra, ja muszę rozlosować kolejnych, tutaj moi drodzy, musimy wylosować kolejne osoby, które będą w kolejnym odcinku uciekać. Chłopaki tutaj zgarnęli 90 koła, ospanów wkłada im głowę do kibla, natomiast ja będę losował. Z tym, że bez ospanego niestety mi się to nie uda, więc chwilę poczekamy. Tak. Ospak, jak wsadzisz głowę do kibla, to mów. No, ty kucaj tutaj, koniu, durny, do kibla. Jak robi konik? I ja? Ej, to nie ja, aha. Ty. Niech to będzie przestroga, bo tutaj wśród was są dwie osoby, które będą w kolejnym odcinku złodziejami. Wiecie, co się z wami stanie, jeśli was złapiemy? Skończycie jak nasi koledzy tutaj, Bojacki Horsemeny. Dobra, Ospek, jesteś ready? No już prawie. No to, moi drodzy, wybieramy. Ospek, czyń honory, czasu nie ma. Tak. Za 3, za 2, za 1. Zobaczymy nowego przestępcę. Wanderek jest pierwszą osobą, która dzisiaj będzie na kolejnym odcinku bandziorem. Zapraszamy do celi, już się możesz załadować tej tutaj. Amstaff aerosol teraz w każdym. Monopolowe będzie napadane. Monopolowe będą napadane. I donosimy w takim razie Amstaffowi, moi drodzy, mate'a. Jego mate'em będzie... Mrówka. Kobieta, ale mamy parę, halo, mrówka. No to niestety... Niestety wino tylko będzie pite. Jacek i Barbara, zakochana par. Nie. W sensie jestem na serwerze, ale nie ma mnie tam z wami. Czyli ucieka mrówka w kolejnym odcinku i Amstaff Aerosol. Piękna para. Życzymy wam wszystkim szczęścia i pomyślności. I miejmy nadzieję, że zdobędziecie mniej punktów niż ja i ospanu. Pozdrawiam. Więcej. Pozdrawiamy. To były piękne życzenia. Moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie, że 60 tysięcy łap w górę odblokuje polonezy policyjne, którymi razem z ospaną będziemy ścigać tę piękną parę, mrówkę oraz Wandera. Także jeśli chcecie to zobaczyć, 60 tysięcy łap. Dzięki ekipa, bo daliśmy radę. Dzięki. Dzięki tym, którzy wyczuli, gdzie jest dziupla, bo to jest naprawdę wasza zasługa. No właśnie. Więc okej, rozpoczęła się strzelanina, ja stąd uciekam, no nie zdążyłem, więc moi drodzy, trzymajcie się i do następnego. Elo. Siemano. Siema. Siema.